Siemaneczko, z tej Emilio i dzisiaj będziemy testowali, co? Tak, ja mam reklamówkę z słodyczami z jakiego kraju? Z Niemiec. Ojej, tutaj pokazuję, że tu są Niemcy. Po niemiecku napisane i mam tutaj takie coś, nie wiem, coś takiego, Milka, taka, nie wiem, coś takiego, co w Polsce nie ma. Mamy tutaj też takie coś, nie wiem, candy, nie wiem, coś takiego, jakiś batonik, nie wiem. Co tutaj mamy? A, macie... Co to jest? To jest hot dog, tak. I mam w środku takiego jakby żelatonowego hot doga, żelatonowego, Boże świetnie. I ostatnie. To są jakieś jelly rolls. Czyli tu są takie galaretki do jedzenia. Więc zaczynamy. Więc może sobie zaczniemy od... No dobra, bierzemy to. Jakiś... Ja zobaczymy, co to jest, jakieś miękkie. Myślę, że jakieś ciasteczko to będzie. Zobaczymy. A ja w ogóle wydam to wszystko za 20 zł, więc poświęciłem się dla was na nagranie filmu. Więc dajcie łapkę w górę. Tak. Dobra. Mamy tutaj takie coś. To nie pachnie za bardzo, jakieś wiecie, bułeczka. Zobaczymy. No, powiem szczerze, nie ma tutaj żadnego nadzieja, więc jest puste wszystko. Nie smakuje mi tak za bardzo, ale no, nawet może być, nie wszystko mi musi smakować. Daję nam tak jakoś 5. Dobra. Nagrałem ten odcinek bez mojego brata. Nie ma złe odkrywa, ale na koniec filmku zostawię mu trochę i pójdę z nim i mu dam to wszystko. Więc no, dobra. Teraz przejdziemy sobie do tego hot doga. Tutaj mam jakiegoś hot doga. Zobaczymy, co to jest. Uwaga. Co ono się otwiera? O kurde. No powiem, jestem w samochodzie. Pojechałem z tego sklepu, bo ona wyszedł gdzieś tam, nie wiem. O, otworzyło się. Więc mamy tutaj naszego. Co to jest? Tak, to jest hot dog. Proszę bardzo. To jest parówka. Tak, to jest parówka. A to jest to coś. I tak, no i zobaczymy, ta parówka mi upadła, więc jej nie przetestuję. A przetestujemy tą bułkę. Tą bułkę. Powiem szczerze, że nie jest takie złe. Zjadłbym sobie. Taki... Żelek. No dobra. W ogóle nigdy nie było takich testów na moim kanale, tylko na Mazur odkrywa. Tak. Dobra. Teraz takie coś. Batonik. Przetestujemy. Zobaczymy, co to jest. Dobra, uwaga. Proszę bardzo. Ach. W ogóle ciężko się otwiera. Dobra, uwaga, raz, dwa, trzy. I to jest z karmelem chyba. Myślę, że będzie dobre. Dobra. Bardzo kruche. To jest chyba podróba KitKata. Znaczy, Twixa.
Ale nie, bo to jest... Dobra. Nie, nie. Mi tak nie smakuje. Więc... Takie... Bardzo kruche. No dobra. Jak na razie... Słodycze... Z... Niemiec. Na razie mi smakują, więc... No, zobaczymy, zobaczymy. Teraz przetestujemy sobie takie coś. Omar, proszę bardzo. Proszę bardzo. I sobie testujemy. Czekajcie chwilę. Albo to tata wytniesz. Tata! Ale chodź! Nie! Ale przyjdź! Po prostu przyjdź. Po prostu przyjdź. Jestem po. Cześć. I jeszcze testowałam tutaj sobie. Co przetestowałeś? Ale ładnie pachnie. Za chwileczkę masz obiad, wiesz o tym? Wiem. Chodź, przetestuj sobie to. To? Tak. To jest takie, ten... No, no to jest jak co, jakaś taka babka? No. A, nie, czekaj, w środku coś jest. Tutaj w środku... Co, jest coś? No. A, to coś było, ale nie widziałem. Krem. Więc jak dla ciebie ocena? Od jakich rodzaju? A nie, wszystkiego dla Marcysia. Może nagramy jego reakcję. Tylko po obiedzie. Słabe. Nie, to się tak... Dobra, i teraz takie coś. Takie o różnych smakach tutaj mamy. A nie, to może na koniec, bo to najtrudniej otworzyć. Ile ci zostało? Tyle. No co, poszalałem. Trzeba coś nagrać. Daj, pomogę tobie. A nie to, nie to. Nie to, to na koniec. A ja chcę to. Dobra. Nie bój się. Takie coś, proszę bardzo. Odwrotnie. Takie coś, dobra. Paluszki. Takie paluszki. Przed obiadem jesz takie rzeczy, stary. A i to kosztowało, co? Takie małe, drobne. Czemu tak jest tak mało? A, bo przeleciało wszystko. Ciasteczko w polewie czekoladowej. To kosztowało 6 zł. Ale opłacało się. A jeszcze nie jadłeś, a już się opłacało? Ale żeby nagrać. A. Chyba, że tak. Widziałem takie ciasteczka, chyba są. Nie wiem. Ja nie widziałem. Ciasteczko po prostu w polewie czekoladowej. Nie. Nie dla mnie niedobre. Dobra, ostatnie dwa. To. Marimba. To jest jakaś chyba galaretka. To ja sobie wezmę to. To jest taka... Aaa, to ja nie lubię takich galaretek za bardzo. Ja wezmę kolor czerwony. Czuję, że to jest cukier. Ja takich nie lubię galaretek. Ale też nie lubię. Czekaj, coś idę. Ale jeśli lubisz, to otwórz teraz buzię. Co to buzię. Jest? Otwórz buzię. Nie ma smaku. Nie, przepraszam, ja źle dałem. To nie ma smaku. Bo ja ugryzłem i ciebie poczęstowałem, sorry. To nie ma nie, smaku. Nie, no jest taki coś tam cytrynowe. Orange, limon, apple, strawberry. Cztery smaki. Dobra. Ja mam jakiś, coś czuję. Ale ja nie, nie lubię takich galaretek. Dobra. Ostatnie. Jakieś candy. W środku jakieś ciasta, jakieś będą... Rzepki takie. Z nadzieniem, tak. Buzia mi się zakleiła. A w ogóle dlaczego mnie zaprosiłeś? Tak samemu siedziałem tutaj. Nie. Patrz ja. Bo ja to miałem sklepiku szklanym. To się bierze, o. Naciska? Nie, co? To się tutaj chyba. Teraz 5 minut później. Albo... Godzina później. Ja cię. Tutaj powinnaś mieć jakieś nożyczki. Mam. Co? To byś sobie poradził na survivalu.
O. Oj, czy jest takie... Nie. A dobra, bo to jest... A nie, dobra, ja myślałem, że ty... O nie, otworzyłeś tutaj. To się będzie wysypywało. A to są dwa smaki? Nie. No. A, no tak. No bo mamy dwa smaki. Czerwony kolor i zielone. I faktycznie... O. O. Więc można sobie brać na przykład tutaj stąd. Czerwony wziąłem. I zasłonić tutaj. Tu jest po tej stronie taki. I wysypują się... No nie wiem, dla mnie niedobre. Zobaczymy. Nie wiem, czy jest jakaś różnica? Powinna być różnica. Nie, to nie ma smaku. To są jakieś takie drażetki. Nie ma nic w środku. Ale niby... nie ma smaku dla mnie. Pewnie niby jabłko i truskawka. Pewnie dla mnie nie ma smaku, bo teraz takie zjadłem dużo. Więc tak, to był taki test mały. I jeszcze nie żegnamy się. Teraz przenosimy się do domu i zobaczymy, jak mój brat na to zareaguje. Więc zobaczymy.